zawodach drwali nadleśniczych i nadleśnictwa nie powinno zabraknąć. Oczywiście, że nie. To są ludzie, którzy dla nas pracują. Bardzo jesteśmy zainteresowani tym, żeby podnosili swoje kwalifikacje przez współzawodnictwo, żeby poszerzali swoje umiejętności. No dla nas też najważniejsze, ważne jest to, żeby pokazać widzom, że jak niebezpieczna jest ta praca w lesie i jak dobrych mamy pracowników, którzy potrafią bezpiecznie dla nas pozyskiwać drewno. Właściwa gospodarka leśna bez drwali nie byłaby możliwa. Oczywiście, że nie, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj na tych zawodach. My, są nasi ludzie, są pilarze, którzy startują w zawodach, są nasze oczywiście stoiska edukacyjne, gdzie nasi pracownicy edukują miejscowych ludzi. Pokazujemy, czym się zajmujemy, co robimy, na czym nasza praca polega. Bardzo mamy teraz dużo nowych urządzeń w postaci harwesterów, forwarderów. To są nowe technologie. Te technologie zostały przede wszystkim stworzone po to, żeby to pozyskanie było szybsze, jak i bezpieczniejsze dla ludzi, dla pracowników. Wiadomo, praca w lesie jest pracą niebezpieczną, i szybkość, i bezpieczeństwo, to jest to, co nas interesuje, a zarobek dla naszych usługodawców. Czy można powiedzieć o czymś takim jak powołanie drwala? Czy to musi być właściwa osoba właściwy na właściwym stanowisku? Czy jednak to chyba nie rwą się do tego ludzie prosto z ulicy? Nie rwą się na pewno. Jest to bardzo ciężka praca. Stąd też coraz bardziej wchodzą te maszyny wielooperacyjne do pozyskania, do zrywki drewna. Na pewno nie każdy, w mojej ocenie, nie każdy przeciętny, zwykły Kowalski może być pilarzem. To musi mieć to coś, tą iskrę Bożą, żeby tym fajnym, zawodowym pilarzem być. Zawody drwali nie są zbyt popularne dzisiaj w Słowatyczach. To ważne, żeby mieć takie jedno miejsce, chociaż raz w roku, gdzie można tych ludzi spróbować. To dla nich też jest frajda, według mnie. Na razie nie są popularne, ale będą popularne. Po to robimy, żeby właśnie spopularyzować ten typ współzawodnictwa. Pokazać trochę ludziom. Chcemy robić następne edycje razem z panem wójtem. Nasze nadleśnictwo plus nadleśnictwo Sobibór. Chcemy to kontynuować w następnych latach. Startuję w zawodach drwali, jestem tutaj. To znaczy tutaj jestem pierwszy raz, ale można zawsze spotkać kogoś ciekawego. Kim jest drwal obecnie? Jaki musi być to człowiek? Silny, wysportowany, z dobrym zdrowiem, ale i umiejętnościami? Ja myślę, że jest to bardzo ciężka praca. Trzeba wymagająca dużego nakładu energetycznego, a dzisiaj pracuje się przy pomocy sprzętu, czyli jeśli chodzi o drwali, jest to pilarka, chociaż w dzisiejszym czasie drwal jest tak niejednokrotnie właścicielem swojej firmy, jakby szefem i pracownikiem dla siebie, nie? Zawody. Jakie są konkurencje tutaj w Słowatyczach? Jak pan ocenia to organizację i konkurencję? Tutaj zawody są, z tego co wiem, organizowane pierwszy raz. Wszystko zależy od regulaminu i od konkurencji, które są na danych zawodach. Nie? To co teraz obecnie widzę? Jak to się nazywa? To jest przyrzynka na dokładność. Nie? Co tu jest ważne? Tutaj jest ważne wszystko, nie? Ważne jest precyzja, szybkość, odpowiednie zachowanie się. Zawodnik musi oczywiście startować w odpowiednim ubiorze. Są to środki ochrony osobistej, specjalne buty, specjalne spodnie, kask z nausznikami, z przyłbicą, ochronniki rąk. Co nas jeszcze czeka? Jeszcze są trzy konkurencje, okrzesywanie, ścinka i bodajże slalom. Ciekawie może być? Może być ciekawie. Najważniejsza rzecz. Rozmawiam z mistrzem Polski. Tak, udało mi się uzyskać ten tytuł w 2018 roku. Było ciężko? No jak na każdych takich zawodach. Gratulujemy. Dziękuję. Jest konkurencja, to nie ma w sporcie, nigdy nie ma tak, że ktoś przyjeżdża po wygraną, nie? Zawsze trzeba powalczyć, czasami najlepszemu coś nie wyjdzie, to wtedy inny na tym korzysta i trzeba to lubić, nie? Bo to jest... Która z konkurencji wymaga najwięcej zaangażowania drwala tutaj w tych pięciu konkurencjach? Jak dla mnie to tak ogólnie to jest okrzesywanie, jest bardzo techniczna. Okrzesywanie jest bardzo techniczna, bo ta przyrzynka kombinowana, która teraz się odbywa, też jest taka techniczna. No i ścinka. No ścinka tutaj jest zupełnie inaczej, nie? A tak jak my ścinamy, to jest palik na odległości 15 metrów od kłody, jest wysokie drzewo, no i też trzeba jakoś tam trafić. To jest inna sztuka celowania niż tutaj, nie? Dla
nas, dla publiczności, dla obserwatorów, to będzie najbardziej widowiskowe, co? Ja myślę, że okrzesowanie jest bardzo widowiskowe, ale ścinka to też, no to widzą ludzie, czy to spada blisko palika, czy daleko. No, przykład łańcucha też jest widowiskowa, no bo tutaj chłopaki, no to widać, ci co już tam startują, to tam mieli czasy, tam parnaście sekund, nie, a ci co dopiero pierwszy raz, no to muszą jednak poćwiczyć trochę, żeby dojść tam do tych 15-30 sekund. Słowatycze, Podlasie, Lubelskie, to też takie zagłębie drwali, czy jednak bardziej tam u was, w te Bieszczady? Nie, tutaj jest, bo są na przykład zawody te otwarte, Gruciane, Mida, no to jest kawałek wyżej, po prostu na północ, tak, Mazury. My tu, wszędzie jest, tylko po prostu jest, nie wszędzie są organizowane te zawody, a tak my to jeździmy po całej Polsce po prostu, bo się to lubi, nie? To jest takie hobby, jak wędkarstwo na przykład dla kogoś, tak dla mnie jest, to jest hobby. No dobrze, że takie zawody są. No oczywiście, to powinno być jak najwięcej, bo to jednak ludzi interesuje. Przychodzą ludzie i jakby nie było, to tutaj na pewno jest iluś tam drwali, którzy pracują w lesie i oni podpatrują, bo na przykład jak widzą, że ktoś zmienia łańcuch w 10 sekund, czy okrzesowanie robi w paręnaście sekund, czy coś, no to dla mnie na przykład, jak pierwszy raz wystartowałem, to taki czas 10 sekund, zmiana łańcucha to był nierealny. A dzisiaj jestem, jakby dobrze poszło, jestem sam to osiągnąć. Dzisiaj w gminie dwa dni wielkich dni. Dni Słowaty, czy dzisiaj rozpoczynamy zawodami drwala. To jest jedno z niewielu takich spotkań drwali w naszym województwie i w ogóle w tej części kraju. Mam nadzieję, że zagości u nas na stałe. Jest dużo konkurencji, nawet trafiliśmy na picie piwa, ale jedno piwo dla zdrowotności nie zaszkodzi. Tu nie chodzi o picie piwa, tylko otwarcie piwa piłą motorową, a to nie każdy to potrafi. Pić piwo każdy potrafi, a otworzyć piłą motorową jednak nie. Co prawda nie próbujcie tego w domu. Nie. Oczywiście. To pomysł wziął się skąd? Bo to bardzo ciekawa inicjatywa. To jest pomysł pana dyrektora GOK-u Radosława Szczura, za co mu bardzo dziękuję, bo naprawdę jest trafiony i tak jak rozmawiam z sędziami, z instruktorami, myślę, że to zagości u nas na stałe. W przyszłym roku planujemy, żeby część tej konkurencji była liczona jako punktację do Mistrzostw Polski, a za kilka lat myślę, że zrobimy tutaj w Słowatyczach właśnie Mistrzostwa Polski. Międzynarodowa Biesiada Nadbużańska to również występy na scenie. Tak, Międzynarodowa Biesiada Nadbużańska to jest w niedzielę i tutaj będą zespoły ludowe, folkowe, także będzie się dużo działo. Dzisiaj w sobotę to jest taki dzień bardziej, powiedzmy, dla zespołów rockowych, więc dzisiaj zobaczymy zespół Łydka Grubasa i zespół Poparzeni Kawał 3. Pan wójt dobrze się bawi? No cóż, ja się bawię cały czas dobrze, ponieważ jestem w pracy, więc praca mnie cieszy, więc się dobrze bawię. Sporo ludzi, widzę zadowolone twarze. Dzieciaki mają również swoje dmuchańce. Dzieciaki mają wszystko bezpłatne, także sporo jest dzieciaków, sporo jest ludzi, którzy przyszli oglądać właśnie te zawody drwali, które są naprawdę ewenementem tutaj w naszym rejonie, więc trzymamy kciuki za drwali.